Przed nami inauguracja UEFA Champions League. Już niebawem rozpoczniemy pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach. Transmisja z San Siro wkrótce. Halo, kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie z tej świątyni futbolu, San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej... piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Inter Mediolan zmierzy się z Bayernem Monachium. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Choć to dopiero pierwszy mecz w fazie grupowej UEFA Champions League, to musi wpaść! Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Coman. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Sabitzer i gol! Ależ to teraz zrobili piłkarze Bayernu. Z takimi sytuacjami trzeba się liczyć, gdy gra się przeciwko Bawarczykom. Nie zazdroszczę rywalom. No to mamy 1-0. Coman. Piłka do Musiali. Musiala stracił piłkę. Jeremy. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Czy znajdzie tam miejsce, by strzelić? Tak, ta bramka nie mogła zostać uznana. Oczywisty spalony. Tak, tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Nikt zresztą nie protestuje przeciwko tej decyzji. Coman. Marcel Sabitzer. Teraz Bawarczycy stracili piłkę. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Chwila wytchnienia, aut dla Bayernu. Usama War. Podanie do Comana. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Roberto Firmino. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Sabitzer. Coman. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Wrzutka zbyt czytelna, obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Roberto Firmino. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Awar. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Nie, nie będzie dalszego ciągu tej akcji. Spalony.
Tak to jest, kiedy nie wykorzysta się idealnego momentu na podanie. Za późno ta piłka poszła do przodu. Teraz dobrze, ma miejsce. To musi być bramka. Tak, świetnie teraz bramkarz. Głęboko w pole karne zagrywa. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Zabicer. Tammy Abraham. Piłka do Musiali. Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Teraz Brozović. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Jest gol dla Bayernu Monachium. Zwiększają różnicę do 2 bramek. 2-0. Gramy dalej. Brozović. Akcja skrzydłem Interu. Mają tam trochę miejsca. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Bayern wygląda dziś na zespół, który postanowił pobawić się z rywalem w kotka i myszkę. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. Koniec pierwszej połowy na San Siro, a my zapraszamy za kwadrans. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Podanie to Roberto Firmino. Uwaga, strzał! Tak jest! Łapią kontakt! Tym golem dają swojej drużynie nadzieję i sygnał do ataku. I gra wznowiona. Inter wciąż przegrywa, ale bramka to bramka. Forma idzie w górę. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Firmino ma teraz piłkę. Chyba trafi! I gol! Niewiarygodna seria. 2 bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Sané. Przepicę Sané. Aouar. Coman ma teraz piłkę. Abraham! No tak, mogła być bramka, ale teraz widzimy, golkiper pokazał naprawdę klasę. W okolice 11 teraz wrzuca. Uwaga, niewiele dało to wybicie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i doczekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Moim zdaniem niczego mu nie brak, a będzie tylko... O, chyba wpadnie! Coś niesamowitego! Gol! Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz! Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Kingsley Coman. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Uwaga, to jest setka! I mamy szybko kolejne trafienie! Zespół wygrywa już różnicą 2 goli.
Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła, co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. I po tej bramce jest 4-2. Golo Kante. Kante. Hemdan. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Warto wspomnieć, chyba że już niedługo pokażemy inne ciekawe spotkanie włoskiej Serie A. Inter zmierzy się z Cagliari. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Piłka trafia do Zabicera. Do Musiali. Zablokowana teraz próba strzału. Oj, strata piłki. Będzie okazja. Blok znowu wie, gdzie się znaleźć. Firmino. Roberto Firmino. Teraz Brozovic. Niecelne podanie. N'Golo Kanté. Jeremy. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. I teraz Marcelo Brozovic. Nie może chybić! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Grimaldo, Abraham, Musiala przy piłce, dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. No znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pech, bo jak inaczej to określić? Teraz Brozovic. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków. Taki deser dla prawdziwego konesera. Takie mecze rzadko zawodzą. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. N'Golo Kanté. Firmino, Otavio, Firmino ma teraz piłkę, zdecydowane, twarde wejście teraz. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Bardzo dobry start. Wygrana w pierwszym meczu doda im pewności siebie. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale. Kontrolował grę i mamy tego efekty.
Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. W ataku teraz Bawarczycy, może być niebezpiecznie. Sabitzer! I gol! Ależ to teraz zrobili piłkarze Bayernu. Z takimi sytuacjami. Czy znajdzie tam miejsce, by strzelić? Tak, ta bramka nie mogła zostać uznana. Oczywisty spalony. Tak, tutaj nie ma... Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. To musi być bramka! Tak, świetnie teraz bramkarz. Teraz Brozović. Przechwycili teraz piłkę, dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Uwaga, strzał! Firmino ma teraz piłkę. Chyba trafi! I gol! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. Abraham! No tak, mogła być bramka, ale teraz widzimy, golkiper pokazał naprawdę. O, chyba wpadnie! Coś niesamowitego! Gol! Po odrobieniu strat wychodzi... Uwaga, to jest setka! I mamy szybko kolejne trafienie! Zespół wygrywa już różnicą... Nie może chybić! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożeń. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pech, bo jak inaczej. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Bramkarz został...